Proszę pani, proszę nie histeryzować, podpisać. Może pani aplikować do nowej firmy sprzątającej, którą zatrudniam tutaj. A ta afera w Milanówku? A o czym pani mówi? O lęku, który pan wtedy miał, że się wyda. A się nie wydało. A jak miałeś 10 lat, to się bałeś, że diabeł siedzi pod twoim łóżkiem. I wiesz co? Siedział tam. Co pani? I o tym, kto prowadzi tę firmę ochroniarską, też wiem. I dlaczego akurat ta, a nie inna. I że zaraz dostaniesz przelew od nich za kontrakt. No więc proszę mi dać święty spokój i wsadzić sobie to wypowiedzenie w odbyt. Panowie, chodźmy stąd.